Dzień dobry, moi drodzy, witajcie. Witajcie, jest godzina 11 i Bugi Miłka wybrała się dzisiaj na specjalny tuning, czyli dzisiaj po prostu potrzebuję tuningu. Jadę na Leyton do fryzjerki Gosi, jadę na Leyton do Wonderland, ponieważ dziewczyny się przeniosły do pięknego, dużego salonu, który mieści się naprzeciwko salonu, w którym wcześniej pracowały. Także zobaczcie, idę naprawiać paznokcie ponad miesiąc, także jak na mnie to naprawdę bardzo długo. Nie znudziły mi się, ale już zaczęłam je gryźć. No bo wiecie, ja jak mam już za długo paznokcie, to już zaczynam coś tam strzępić po prostu przy nich. Także ja uciekam sobie do Wonderlandu na paznokcie. Później jeszcze szybciutko do Iwonki na brwi. A tutaj panowie coś robią. Jakiś ogródek czy coś. Także później do Iwonki szybciutko lecę na brwi i do Gosi na włosy. Także dzisiaj pełen tuning i pełne zalatanie, ponieważ później przyjeżdża po mnie Krzysztof i słuchajcie, lecimy na Westfield, dlatego że ja jeszcze nie mam butów do sukni ślubnej. No niestety, tak się złożyło, że u Bugi Miłki to praktycznie wszystko na ostatnią chwilę. Także będę musiała jeszcze kupić sobie buciki do mojej sukni ślubnej, kilka par rajstop i dla Krzycha w Zarze jeszcze dwie koszule musimy dokupić, żeby miał. Albo to się pobrudzi, albo to wiecie, różne sprawy są, prawda? No, także później zabieramy was na Westfield, jedziemy na zakupki. No i jestem, słuchajcie, zasmucona, bo już mi się chce po prostu nowych rzęs, bo jestem łysa, że tak powiem. Ale rzęski będę robiła już u Kasi, u mojej Kasi w Białymstoku, no bo wiecie, przed ślubem, jakbym tutaj zrobiła, to i tak bym musiała je ściągnąć, Kasia musiałaby mi robić nowe. Dlatego teraz mam taki maleńki odpoczynek od rzęs i będę robiła już u Kasiuńki w Białymstoku. Przepiękna pogoda dzisiaj w Londynie, jak możecie zauważyć, ja w oksach sobie śmigam, dlatego że jest cudowne słoneczko, jest bardzo ciepło, mam taką szarą bluzeczkę, kurtkę skórzaną, no i po prostu tak. Śmigam szybciutko na Overground, bo powiem wam szczerze, że już mam bardzo mało czasu, także na pewno zobaczymy się w Wonderlandzie. Ze swoimi sztucznymi migdałkami. Właśnie tak przed chwilą czytam komentarze na Instagramie i słuchajcie, no nie mogę w to uwierzyć. Kilka razy już napisałam, nie pierwszy raz mam kształt migdałka. Uwielbiam taki kształt, bardzo mi się taki kształt paznokci podoba. I to, że ktoś mi napisze, że są sztuczne, paskudne i okropny kształt, zmień sobie kształt najlepiej, to ja takiego kształtu paznokci sobie na pewno nie zmienię. I tak czytam te komentarze i się zastanawiam, bo każdy ma prawo do swojego zdania, ja to rozumiem. Ale to są moje paznokcie, ja najlepiej czuję się, kiedy mam paznokcie w kształcie migdałka i tak po prostu zostanie. Także jestem już po paznokciach, są przepiękne, bardzo delikatne, lekko mieniące, właśnie coś takiego mi chodziło. Zrobiłam sobie również u Gosi włosy, także dzisiaj pełen tuning mogę zaliczyć do udanego i również rzęsy, które robiłam u Iwonki. I powiedziałam dla Iwonki, że jak tylko wrócę z Polski, to wtedy wybiorę się na rzęsy. Tak, na sztuczne rzęsy, bo to są rzęsy sztuczne, które nigdy nie będą aż tak mega naturalnie wyglądać. Jesteśmy z Krzychem, jedziemy już na Westfield i teraz dopiero zaczyna się eskapada, bo mamy do zrobienia dużo, dużo, dużo zakupów, bo ja wam jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, że jutro lecimy już do Polski. Także wszystko na speedzie. W ogóle dzisiaj dopiero zamawialiśmy bilety. Nawet nie pytajcie, jaka cena biletów była, ale tacy jesteśmy za pracowani, że nie mieliśmy wcześniej po prostu czasu. Także jutro o 12 ze Stansted sobie lecimy do Białegostoku i już tak naprawdę wszystko się zaczyna. Święta, potem wesele i postanowiłam, że będę wam vlogowała. Dużo vlogów powinno być na Daily Boogie. Chciałabym wam nagrywać po prostu takie nasze dni, lekkie jakieś tam przygotowania z Białegostoku, bo jakoś ostatnio zauważyłam, że po prostu nie miałam czasu na to vlogowanie i kanał Daily Boogie jest trochę smutny. Także spodziewajcie się vlogów, będę sobie montowała na bieżąco i mam nadzieję, że troszeczkę ich na kanale się pojawi. Dobra, bo zabrakło mi tchu, wjeżdżamy na Westfield, no i do zobaczenia i do usłyszenia później. Just a little bit more.
little bit more. This ain't just one little thing, but a little bit more. Nareszcie w domu. Słuchajcie, jest godzina 21:15. Wróciliśmy z Westfieldu. Obładowani, zobaczcie, tu są torby i tu jest jeszcze jedna torba. Obładowani, zmęczeni, naprawdę o tej porze. Najlepiej, słuchajcie, ja wam dam tutaj dobrą radę. Na Westfield najlepiej jeździć o godzinie 10-11 rano, w tygodniu, kiedy Westfield jest dopiero otwierany. My byliśmy po południu, było naprawdę multum ludzi. W ogóle w tym świetle mam włosy, wydają się, jakby były rude, ale nie, nie są rude. Także wróciliśmy obładowani, zobaczcie ile mamy toreb, a jutro o 12 mamy wylot, a ja jeszcze muszę to wszystko dopakować. I chciałam wam dzisiaj nagrać haul zakupowy, bo naprawdę tego wszystkiego jest bardzo, ale to bardzo dużo. No ale niestety, chyba nie dam rady, bo muszę się zająć pakowaniem, muszę się wykąpać, złożyć wam tego vloga, żeby na kanale się pojawił. I właśnie tak się zastanawiam. Ale chyba, wiecie co, tak mi się wydaje, że te wszystkie rzeczy zabieram ze sobą do Polski, więc po prostu w Polsce, w Białymstoku ten haul nagram. Tu przeważają rzeczy z Primarka, kilka Krzysztofa rzeczy, koszul jest z Zary, są też ubranka dziecięce dla mojej przyjaciółki, więc wydaje mi się, że po prostu te wszystkie rzeczy, ten haul nagram dla was już w Białymstoku. Dzisiaj nagrywam vloga, chciałam dzisiaj wstawić jeszcze ten filmik, ale jest 21, więc no nie da rady, więc filmik zobaczycie następnego dnia, a później to już będę vlogowała z, słuchajcie, z trasy i z Białegostoku. I słuchajcie, tak, miałam wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Przyniosłam tu alienka. Będąc w Polsce nie używałam. Ja w ogóle tego alienka mojego używam na takie specjalne okazje, wyjścia, imprezy. I dzisiaj tak się do mnie uśmiechnął, znowu się popsikałam i stwierdziłam, tak, to będzie mój zapach ślubny. Niektórzy mówią, że jest mega ostry, mega mocny, duszący, jedni lubią, drudzy nienawidzą. Ale naprawdę, powiem wam szczerze, że nawet ostatnio moja mama, która jakoś powiedziała mi kiedyś, że za bardzo za nimi nie przepada, kiedy się nimi popsikałam, to stwierdziła, że pachną naprawdę pięknie, że cudowny zapach i stwierdziłam, że tak, to będą moje ślubne perfumy, popsikam się bardzo delikatnie, zresztą Angel na początku jest taki intensywny, a później tak się fajnie zaprzyjaźnia ze skórą, więc tak, Angel to będą moje ślubne perfumy i po prostu tak. Dobra, na dzisiaj to by było na tyle. Wszystko to, co chciałam wam powiedzieć, dzisiaj powiedziałam. Tak naprawdę, no, nie mam już nawet co vlogować, bo jest po godzinie 21. Więc najwyższy czas zabrać się za siebie, za kończenie pakowania, za jakąś kąpiel, mała zabawa ze zwierzakami, bo dzisiaj po prostu byli cały dzień sami. No i uciekam. Składam filmik, filmik zobaczycie następnego dnia na kanale, więc bardzo się cieszę. Dzięki za dzisiejszy dzień, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa! Give everything when I kiss you.